Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim to szkoła, która w bieżącym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Szkoła, która łączy tradycję z nowoczesnością. Taki pomysł już w zasadzie zaistniał na początku roku szkolnego, tylko ze względu na to, że mieliśmy troszeczkę materiału do przerobienia, wiadomo, jest ważniejszy najpierw program nauczania, tak, to troszeczkę zostawiliśmy to na późniejszy etap. No niemniej jednak w okresie pandemii, no, troszeczkę stwierdziliśmy, że rozwiniemy ten temat i zaproponowałem to uczniom. Oni oczywiście, żeby oderwać się od tego wszystkiego, stwierdzili, że to jest świetny pomysł. Później okazało się, że jest to idealny pomysł na zaprezentowanie naszej szkoły wirtualnie dla uczniów, którzy nie mogą do niej przyjść, no bo niestety mamy taką inną sytuację, żeby mogli zwiedzić, zobaczyć, jak to wygląda poszczególne pomieszczenia, a pomieszczenia zostały odwzorowane idealnie, no ale to dzięki przede wszystkim uczniom. Sam Minecraft to jest jedno, natomiast kilka lat wcześniej uczniowie przygotowali projekt w AutoCADzie całej szkoły, czyli została szkoła zmierzona, prawda, wszystkie pomieszczenia i tak dalej. Natomiast rok temu uczeń obecnej 4 I2 Jakub Kiryluk zrobił panoramę. I dzięki temu uczniowie bez przychodzenia do szkoły, tak, ci tutaj oczywiście, mogli zobaczyć, jak każde pomieszczenie wygląda i je po prostu dzięki temu odwzorować. Mój udział był taki, że zajmowałam się takimi najmniejszymi szczegółami, pomagałam dobrać różne elementy, żeby to wyglądało tak spójnie i jak najbardziej podobnie właśnie do naszej szkoły. Bo czasami oczy jednak bolały po paru godzinach robienia tych szczegółów, ale tak, jestem zadowolona. Mój udział w projekcie to głównie wyliczanie i rozstawianie ścian, sal, żeby wszystko się trzymało w kupie. Do wspomnianego projektu w AutoCADzie mieliśmy do tego dostęp i wyliczaliśmy 1 metr na 10 bloków w Minecrafcie. Takich projektów powstało tak na dobrą sprawę już kilka, tak? I w wielu szkołach, w wielu miejscowościach i tak dalej. Tylko większość projektów jest skonstruowana w ten sposób, że jeden blok w Minecrafcie odpowiada jednemu metrowi. U nas każdy metr to jest 10 bloków, czyli dokładność jest 10 razy większa. Ja rozpocząłem na dobrą sprawę robienie szkoły, bo jako pierwszy postawiłem klocki. Potem pomagałem jeszcze dekorować pomieszczenia. Ściany nakładaliśmy piętra na siebie i właśnie ja to robiłem. Mieliśmy takie pomysły, żeby na przykład jakieś mini gry porobić tam w środku, nawet już zrobiliśmy. Mamy jakiegoś parkoura, mieliśmy też easter eggi pochowane, to naprawdę były pomysły, ale po prostu my się uczymy tego jeszcze, bo podczas jak my to robiliśmy, naprawdę wielu rzeczy się nauczyliśmy. Minecraft bardzo mocno się rozwinął przez te wiele lat, bo to nie jest tylko i wyłącznie gra, tak? W wielu krajach Minecraft jest stosowany na zajęciach zarówno fizyki, matematyki, geografii i wielu, wielu innych, gdzie dziecko bardzo fajnie się uczy przez to, prawda? Natomiast jeżeli rzuciłem tutaj temat Minecraft, że zrobimy coś w nim, to tam nie było pytania w zasadzie, co będziemy robić. Tak, jak najbardziej robimy, a że to będzie jeszcze szkoła i to się przyda, to projekt wyszedł naprawdę rewelacyjnie. Był jeden pomysł, słyszałem, żeby zrobić jeszcze w grze Counter-Strike Global Offensive, ale to byłoby naprawdę ciężkie, ale... Niemniej jednak nie ukrywam, że myślimy nad większym projektem. Mam nadzieję, że tak rozbudowana oferta kierunków kształcenia i ich atrakcyjność przekona Was, drodzy ósmoklasiści, do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Dziękuję za uwagę.